Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejny Top Stadium Chrome zakupiony i miejmy nadzieję, że będzie tutaj autograf. Jeszcze udało się. Właśnie w moim Empiku przyszedł jakby drugi już box, bo ten pierwszy no kupiłem wtedy z Merlinem, a teraz przyszedł drugi, więc no ogólnie mega spoko, tak to się prezentuje, to już pewnie wiecie. Znowu zrobimy to co ostatnio, czyli 10 saszetek na pół, po 5 saszetek, żeby było ciekawiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na ten odcinek. No i co, lecimy. Miejmy nadzieję, że jakieś fajne karty z Barcelony się pojawią. A tutaj cały czas ten Ademi, ta Borussia. Cody Gakpo widzę. Shinji Kagawa. Leo na karcie. Refractor. Mega fajnie. Ademi i Kai Havertz. Pierwsza saszetka bez hitów. Na bok. Bukayo Osaka. Manuel Neuer. Zinedine Zidane. Kaka. Och. I Thiago Silva na karcie Blue Prism. Mega fajnie na karta. Dobra. I trzy saszetki jeszcze zostały. Szkoda, że te boksiki są tak drogie, bo byśmy pewnie ich więcej kupowali, no ale niestety 170 zł w cenie base to jest troszkę niestety. Kevin De Bruyne. Antoni. Neymar na karcie Goal Force. Okej. Musiala i Felix. Tu bez hitów niestety. Mówię, no niestety, szkoda, szkoda, ale takie kolekcje niestety są zazwyczaj drogie. Xavi Simon. Antoni Silva. Tutaj mamy Koigo Furashi. I to jest limit do 50. Patrzcie, mega ładnie. Czyli Koigo Furashi do 50. Mega fajna sprawa. Carboni i Sule. Szkoda, że nie jakiś znany zawodnik, ale i taki, taki micik jak zawsze. Spoko. Isaku. Gimenez. Gold Gimpes. Giovanni Reina. Bez limitu niestety. Maino. Emery. I Bruno Fernandes. Tego już mam niestety. No i co, to by było na tyle w tym odcinku, więc mamy limicik do 50. Miejmy nadzieję, że w następnych 5 saszetkach będzie coś wow. Jeżeli nie będzie, no to chyba będzie to ostatni boksik, no bo też nie ma co przesadzać. Drogie to jest, a jak widzicie, autografów nie chcą nam dać. No ale będziemy próbować. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć. Życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie oczywiście o subie, łapce w górę i komentarzu. Piąteczka.